Dzień dobry. Program Za Siódmą Górą. Znów tu jesteśmy. Obiecałem kilka tygodni temu Państwu, że wrócimy i słowa dotrzymuję. Oczywiście Czerwińsk nad Wisłą. Tam w tle majaczy się powolnie Wisła, obok wzgórze, na którym widać wyraźnie bazylikę pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, siedzibę Salezjanów, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. I o tych miejscach, o tym kościele mówiliśmy już sobie dosyć dużo, ale no właśnie, okazuje się, że Czerwińsk nad Wisłą to nie tylko świątynia, to nie tylko cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia, ale także kilka innych ciekawostek, również historycznych. Samo wzgórze jest niezwykle ciekawe, wszak świątynia pochodzi z wieku XII, ma mnóstwo ciekawych rzeczy w środku, ale o tym już Państwu mówiłem. Dzisiaj jednak o innych, również historycznych ciekawostkach tego zakątka Mazowsza. Zaczynamy! Czerwińsk to obecnie malownicza, spokojna, bardzo leniwa osada na prawym, wysokim brzegu Wisły. Z tą jednak miejscowością wiążą się bardzo wiekowe, bardzo stare historie naszej ojczyzny. Po raz pierwszy w wersji pisanej nazwa Czerwińsk pojawia się w falsyfikacie mogileńskim. To był taki królewski dokument, który opisywał nadania dla klasztoru benedyktynów. Są pewne spory, jeśli chodzi o wiek tego dokumentu. Niektórzy historycy mówią, że pochodzi jeszcze z wieku XI, niektórzy mówią o wieku XII, jednak to jest mało istotne. Czy to jest wiek XI czy XII, tak czy siak, wiemy, że Czerwińsk jest naprawdę bardzo, bardzo wiekową osadą. Niezwykle bardzo wiekową. Najbardziej reprezentatywnym, jeśli chodzi o wiek, obiektem Czerwińska jest bez wątpienia klasztor i sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, ale nie jedynym. Gdy zejdziemy nieco niżej do miasteczka przy głównym rynku, przy placu Batorego, znajdziemy kilka bardzo wiekowych, bardzo zabytkowych domów, właściwie to jeszcze chat. Ta za moimi plecami pod adresem plac Batorego 1 to najstarsza z nich, z konstrukcji zrębowej, złożona z dębów sosnowych, bardzo, bardzo wiekowa chata, jeszcze z połowy wieku XIX. I tego typu chat na Mazowszu było kiedyś znacznie, znacznie więcej. Oczywiście dziś już ich tak dużo nie znajdziemy, tym bardziej warto tego typu miejsca odnajdywać i poznawać.
jednym z najbardziej słynnych, najbardziej wielkopomnych wydarzeń w historii Czerwińska był niewątpliwie początek czerwca 1410 roku, gdy to mniej więcej w tym miejscu niejaki Jarosław z Kozienic utworzył most. Most był potrzebny oddziałom Władysława Jagieły, który, jak wiemy, na początku lipca tędy właśnie wędrował ze swoimi oddziałami na starcie z krzyżakami. Most był konstrukcji łyżwowej. Wiemy o tym z kronik Jana Długosza. To właśnie Długosz pisze, że kolejne elementy tego mostu były potajemnie konstruowane zimą i wiosną tegoż roku, a następnie wodą tutaj spławione i na miejscu skonstruowane. Most łyżwowy pozwolił wojskom Jagieły przeprawić się przez Wisłę w ciągu zaledwie 3 dni, a następnie most szybko rozmontowano i spuszczono dalej Wisłą aż do Płocka. Most był właśnie w tym miejscu. A skoro temat Wisły, to ciekawostka. Na przestrzeni tych setek lat współistnienia Małego Czerwińska i Wielkiej Wisły, ta druga nigdy nie uczyniła miastu krzywdy. Owszem, także i na tym odcinku Wisła wylewała i wciąż wylewa. Jednak do tej pory na skutek dosyć stromego brzegu prawej strony doliny miasteczku nigdy nic się nie stało, nie zostało zalane. W przeciwieństwie od drugiej strony, południowej, przeciwległej, tam rzeka Wisła już dosyć ostro wylewała. Choćby wspomnieć słynną powódź sprzed II wojny światowej, gdy łąki i równiny były zalane rzeką Wisły aż po Puszczę Kampinoską. A gdy mowa o wyprawie polskich wojsk na Grunwald, warto raz jeszcze zajrzeć do czerwińskiej świątyni. Wprawdzie byliśmy tu już kilka tygodni temu, ale tym razem zaproszę Państwa raz jeszcze. To właśnie tutaj znajduje się największy romański portal w naszym kraju. I na prawej kolumnie widać pewne dosyć charakterystyczne nacięcia. Cóż to jest? To są ślady po ostrzeniu sobie mieczy przez żołnierzy Jagieły. Tutaj ta część jest najbardziej przez nich wyostrzona, ale również widzimy takie pojedyncze, różne fragmenty na tej piaskowej kolumnie. Takie rzeczy tylko w Czerwińsku. A, coś jeszcze. Władysław Jagieło modlił się w tej świątyni przez cały dzień, leżąc krzyżem. Po dziś dzień możemy podziwiać fresk, przed którym polski władca się modlił o zwycięstwo nad krzyżakami. Ale nie był to pierwszy władca, który nawiedził tę świątynię. Przed nim bowiem modlił się tu Kazimierz Wielki. A teraz pewna ciekawostka. Otóż zaledwie 7 km na północ od Czerwińska leży miejscowość Nowe Redzikowo. I tutaj pomiędzy pagórkami, łąkami, leśnymi duktami stoi krzyż. Krzyż trochę nietypowy, prawda? Bo podwójny. To tak zwany krzyż lotaryński.
według wiary naszych praojców, naszych pradziadów, miał strzec przed zarazą. Tego typu krzyży było na Mazowszu dużo więcej. Dzisiaj spotkanie takiego krzyża należy do rzadkości, ale jak widać jest to możliwe. A tematyka jakże aktualna. Obrona przed zarazą. Jadąc do Czerwińska od strony Płocka, mijamy miejscowość Chmielewo. Dokładnie po przeciwnej stronie nieczynnej już cegielni stoi taka oto kapliczka. Zupełnie wydawałoby się niepozorna, z obrazem Matki Bożej Czerwińskiej trzymającej na dłoniach, na rękach małego Jezusa, ale z tą kapliczką wiążą się zupełnie dramatyczne historie. Otóż dokładnie 12 listopada 1942 roku pobliską drogą spacerowało trzech Niemców: Glinter, Schmidt i Drachender. Tak się nazywali. Nudziło im się i dla zabawy uznali, że spróbują przewrócić kapliczkę. Nie udało im się, więc twierdzili, że spróbują do niej postrzelać. Tak dla treningu sprawnościowego. Oddali w sumie 6 strzałów i poszli dalej. Całą tą dramatyczną scenę oglądali z ukrycia mieszkańcy Chmielowa. Gdy trójka Niemców sobie poszła, podeszli do kaplicy i ku swojemu przerażeniu zobaczyli 6 kul. 2 kule trafiły w głowę Jezusa, 2 były wokół jego szyi, 1 trafiła w dłoń maleństwa, a 1 w pierś Matki Bożej. Szok, smutek, niedowierzanie. Ale to nie jest koniec historii tej niezwykłej kapliczki. Otóż w bardzo krótkim czasie cała trójka tych Niemców umiera. Pierwszy z nich, Glinter, wskutek pewnych nieuczciwości zostaje aresztowany w więzieniu w pobliskim Wyszogrodzie i tam popełnia samobójstwo, wieszając się. Drugiemu z nich, Schmidtowi, beczka z benzyną zmiażdży dłoń. Dostanie się gangrena i wkrótce również i on umrze. Trzeci z nich, Drachender, umrze z kolei na wschodnim froncie. Cała trójka Niemców wkrótce więc umiera, a kapliczka stoi po dziś dzień przy bardzo hałaśliwej drodze łączącej Wyszogród z Czerwińskiem. Miejsce bardzo wydawałoby się łatwe, dostępne, ale jest tu zwykle mało ludzi, bo mało kto tę historię zna. Na dziś tych historii może już starczy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną odsłonę programu Za siódmą górą. Do zobaczenia.